Przypominam, że w studiu panowie Marcin Piszczek z Asus Polska i Tomasz Lam z warsnet.pl. Na czacie widzę, cały czas trwa dyskusja. Czatujący oceniają, oceniają płyty, chyba na bazie własnych doświadczeń, które mają w swoich własnych komputerach albo z którymi się zetknęli. No, i tutaj panu się bardzo podobała, pani Marcinie, uwaga fromarza, tak? Fromarza czy fromasza, że przede wszystkim ma być stabilna. Tak, tak. Myślę, że tak naprawdę dla większości użytkowników właśnie to jest najważniejsze, ponieważ yy, bardzo często w firmie spotykam się z płytami, z innowacjami. Bardzo lubimy je testować, yy, naciągać do granic. Yy, Wyciskać i ostatnie słowa. Dokładnie. Tak? I tak naprawdę myślę, że bardzo lubimy się chwalić stabilnością, bo naprawdę to jest, to okazuje się tak naprawdę na, na ostatnią do, pod, pod granicą już najważniejsze, ponieważ no, tak naprawdę o to nam chodzi. Kiedy no kupujemy tak, no sprzęt, chcemy, żeby on działał. Dokładnie. Prawda? To nieważne jest, że ona ma nie wiadomo jakie możliwości, tylko ważne, żeby pracowała i nic się nie wieszało. Dokładnie. Także y, tutaj y, dla nas y, solidność i, i właśnie y, stabilna praca wiąże się z zasilaniem wiąże się z kondensatorami. Tutaj z kolegą rozmawiałem na ten temat przed wejściem do audycji. E, o kondensatorach. Które się wybruszają. Które, które się wybruszają i czasami, to znaczy coraz częściej się zdarza, że klienci proszą o wymianę, bo wymiana w tym momencie w naszych warunkach jest zdecydowanie tańsza niż wymiana całej płyty. Szczególnie jakiej już się nie produkuje. Tak, i właśnie tutaj y, bardzo podchwytliwie zacząłem ten temat, ponieważ y, ja jestem człowiekiem dzisiejszym. Płyty, które, y, które, w których te kondensatory się wybrzuszają, to są płyty już starsze. Dzisiejsze rozwiązania, dzisiejsza ilość kondensatorów y, wraz ze sterownikami, y, czyli, czyli ilości faz zasilania, tak naprawdę, y, szczególnie w naszych płytach są tak duże, że. Ta stabilność jest całkowita, można powiedzieć. Mówimy tu o 16 fazach zasilania, na przykład w płytach, no nie powiem przeciętnej płycie, ale w płycie wcale nie z najwyższej półki. 16 faz zasilania i 16 sterowników, co najważniejsze. Jest wielu producentów na rynku którzy chwalą się załóżmy dwunastoma fazami, ośmioma fazami. Tak naprawdę jest dużo chwytów marketingowych. Nie ukrywam, wśród wszystkich producentów są chwyty marketingowe. Można złapać za słówko, można złapać na wykresiku. Natomiast no, y... no, ładnie to wygląda. Ładnie to można tak pokazać w odpowiednim, w odpowiednim świetle. Wszystko ładnie wygląda, prawda? Także tak naprawdę, jeżeli ktoś kupuje płytę główną, w której jest napisane 16 faz, 12 faz zasilania i sprzedawca powie, że tak, trzeba, trzeba sprawdzić, ile Faz zasilania, żeby sprawdzić stabilność, trzeba też sprawdzić, czy te fazy to są prawdziwe fazy.